Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony wasz ulubiony beauty boy Władek, czyli ja i wasza ulubiona seria na moim kanale, czyli ocenianie Makeup Influencer Academy, które leci na MTV. Słuchajcie, to jest już piąty odcinek, także myślę, że taki dłuższy wstęp jest zbędny. Z poprzedniego, w sensie z zakończenia poprzedniego odcinka wiemy, że to będzie raczej body painting, wiemy, że raczej będą uczestnicy, którzy zostali w programie, pracować na tych uczestnikach, którzy już odpadli z programu, także przynajmniej do czegoś ta loża szyderców się przyda. Również wydaje mi się, że wiem, że będzie jakaś kontrowersja w tym odcinku przez to, że właśnie w podsumowaniu poprzedniego, czy w zapowiedzi nowego coś takiego tam pokazali. I ja też pamiętam z jednych zapowiedzi Michała mówiącego, to jest plagiat i wydaje mi się, że to będzie się działo w tym odcinku, także jestem ciekawy, jak się to rozwinie. Natomiast też przez to mam taki spoiler i nie będę niczym zaskoczony, bo się spodziewam czegoś mocnego, także myślę, że bez zbędnego dłuższego wstępu przechodźmy wreszcie do oglądania, zwłaszcza, że odcinek był opóźniony i nie było go na czas. Gdyby był na czas, to bym go już puścił w poniedziałek. Teraz jest wtorek. Za bardzo się rozgadałem. Przechodzimy do oglądania. Czas start. Witajcie w czwartym odcinku Makeup Influencer. Okej, widzę, że im się pomyliło troszeczkę na wstępie, bo na wstępie powiedzieli witajcie w czwartym odcinku, to jest piąty odcinek. To tylko i wyłącznie podkreśla dla mnie, jak bardzo oni się skupiali nad montażem. Siemano, kochani. Ach, ten entuzjazm zawsze od was tak bije. Tak jak widzicie, brakuje kolejnych krzeseł, a to dlatego, że Kuba, Hubert, Gabi, Klaudia, Emilka i Stysio nie siedzą już tutaj z wami. Czy ja muszę po raz kolejny się powtarzać, jak bardzo głupio brzmi to, że oni z nimi nie siedzą? Dzisiaj pewna rzecz się zmieni, dlatego że nie będą wam przeszkadzać, wręcz przeciwnie, będą pomagać, ponieważ staną się waszym płucnem. Przed wami... Kocham to, jak bardzo Jakub wcale nie chce tam być, a przynajmniej tak wygląda. Po drugie, co chciałem wam powiedzieć, jeszcze jestem podekscytowany ogólnie na ten odcinek, bo on również pokaże nam, jak użytkownicy, jak wizerzyści pracują na innych ludziach. Wiem, że Marcin ma z tym dość duże doświadczenie, więc od niego będę wymagać troszeczkę więcej. Jestem ciekaw, jak pozostali, bo większość influencerów jednak, wiecie, po prostu pracuje na tym, że maluje siebie samych, a praca z drugą osobą jest o wiele trudniejsza, także jestem ciekaw. Widziałem w zapowiedzi również parę ciekawych prac, także myślę, że może pójść dość ciekawie. Mamy czwarty już challenge, który przybliży nasz juror specjalny, Karolina Ziętek. No tutaj gościa specjalnego totalnie się spodziewałem, dlatego że Karolina robi właśnie tego typu makijaż na Instagramie dość często, także absolutnie tutaj mi to pasuje. Jestem zadowolony, że to jest osoba od makijażu, jestem zadowolony, że to jest też osoba ze świata influencerskiego, więc tak naprawdę dwa w jednym, więc oczekuję od niej takich faktycznych rad dla uczestników w tym dzisiejszym temacie, bo pasuje idealnie i się cieszę akurat na tego jurora. I bardzo ładnie wygląda. Tematem dzisiejszego zadania są zagrożone gatunki. Musicie wykonać body painting z elementami zwierzęcymi. Na zadanie macie, uwaga, 120 minut. Czasu? W miarę okej, okay. 2 godziny. Huberta. Gabriela. Ja. Lara. Lekki stres. O mój Boże, jaki to jest po prostu, jak się to nazywa? Nie wiem, czy oni to zrobili specjalnie, że dali mu byłego, czy o co chodzi, ale nie mam pojęcia, jakie oni aktualnie mają kontakty, aczkolwiek miłej zabawy, chłopaki. Obserwować waszą pracę i oceniać będzie nasze szanowne jury, czyli szefowa Martyna Dziubek z NYX Professional. Ulubiona. Michał Gorywoda, nasz make-up artist i influencer. Oczywiście nasz juror specjalny, seryjna zwyciężczyni konkursów, kreatywna ponad wszelką wątpliwość, Karolina Ziętek. Ogólnie też mi się bardzo podoba sam temat odcinka. Spodziewałem się, że oni będą mieli taki body painting po prostu rzucony. Wiecie, tak zróbcie body painting, a bez konkretnego tematu. Więc mega mi się podoba to, że wybrali temat. Też temat jest taki w miarę moim zdaniem prosty.
prosty do zrozumienia, bo niezależnie od tego, w jakie zwierzę się pójdzie, no to wiecie, o co mi chodzi. Jakby nie trzeba tutaj aż za dużo kombinować. I takie zdjęcie tego obowiązku wymyślania samego looku, takiego mocnego wymyślania, myślę, może być dość korzystne. No i jestem podekscytowany bardzo mocno właśnie na to, co uczestnicy nam dzisiaj zaprezentują. Jesteście gotowi? Nie. Nie. To czas start! Powiem wam, że jestem zestresowany, nie wiem czemu, ale taki jestem... Aż mam zimne ręce, takie spocone. Ja lubię, jak ktoś kombinuje po prostu. Inaczej podchodzi do tematu. Może być coś nieoczywiste, ale żeby patrząc na pracę, żeby od razu wiedzieć, o co chodziło, tak? Olu, co rysujesz? Jak myśli się o zagrożonych gatunkach, to moim zdaniem panda to jest takie pierwsze, co przychodzi nam na myśl. A chcę zrobić całą jej sylwetkę. Nie boisz się, że to, co sobie zaplanowałaś, będzie odebrane jako body painting dla dzieci na urodzinach pięciolatków? Troszeczkę nie rozumiem. W każdym odcinku jest pytanie, czy oni się nie boją, że coś będzie w skrócie infantylne albo jak dla dzieci. Czy to jest aż tak złe? W sensie... Owszem, to może być infantylne, ale dlaczego infantylny makijaż ma być czymś złym? Myślę, że zależy wszystko od techniki i tak dalej. Nie wiem. Ja bym się tak bardzo tym nie przejmował. Ja bym im dał robić, co chcą robić. No, ale na razie zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak wyjdzie ta panda. Ale wydaje mi się, że tak to pocieniuje, że nie będzie mogło to być odebrane jako dziecięcy rysunek. I staram się bardzo współpracować z Aleksandrą. A trzymasz za nią kciuki? Tak, ja postawiłam za nią 50 zł, nie? Więc... Który koń stawia na swojego własnego Jokera. Dzisiaj robimy w ogóle makijaż, który będzie na maksa ekspresjonistyczny. Chciałbym też pójść tak bardzo malarsko podejść do tematu. Myślę, że wszyscy będą tutaj siedzieli, robili detale, malowali zwierzątka. Ja bym chciał, żeby to było trochę mniej oczywiste i żeby przede wszystkim pokazywało bardzo dużo emocji. A nie boisz się, że ten Stasiusz będzie wyglądał jak globus? Totalnie się tego boję. Kasiu, czy to będzie kościotrup na Halloween, czy coś innego? Nie. I jaki masz plan na ten makijaż? Wow. Po prawej stronie będzie i jakby klatki piersiowej będzie ocean, właśnie połączony z czaszką. Fiszczak też jest piękny. Ośmiornice. A wiesz, że ośmiornice nie mają kości? Ja wybrałam sowę dlatego, że jest to nieoczywisty wybór i fajnie, że jakby martwimy się tym, że zagrożone są jakieś pandy czy inne, ale też warto po prostu na inne zwierzęta się przyjrzeć. To jest sowa suweczka, która jest bardzo mała i po prostu o niej zapominamy. Dobry pomysł te waciki, bo ona właśnie tak, jest to najbardziej nieskrójnie wyglądają w tym momencie, mam wrażenie. To też całkiem dobrze wygląda. Jaki masz tutaj plan na makijaż? Bo na razie to jest pewnie jakiś ocean, tak? Tak. To jest ocean. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, to już go właśnie skończyłam. Chciałam, żeby był basic, żeby po prostu miała ładne glow, ładną buźkę i teraz zajęłam się właśnie dopiero teraz dekoltem. Cieszy mnie to, że jest zrobiona baza i na tym jest stworzony obraz. I teraz będziemy walczyć o jakieś detale, mam nadzieję. Czy zgłębiłaś temat swojego zwierzątka, czy po prostu to był wybór na szybko z internetu? To był wybór z internetu, ale jak zobaczyłam, to się zakochałam. Ten face chart też wygląda świetnie. Ja mi się wydaje właśnie, że ja w zapowiedzi też widziałem jeden z tych makijaży. Znaczy właśnie ten Emily. Emily? Mam nadzieję, że znowu nie mylę imienia. Ale w każdym razie myślę, że ten będzie bardzo ładny, bo tak jak mi mignął, to mi się bardzo podobał. Widzę, że zrezygnowałaś z tej waty. Tak. Co się stało? No wyglądało to źle. I stwierdziłam, że nawet tak trochę ta pozostałości po wacie będą... Trochę brudno. ...dawać właśnie takiego efektu 3D, którego chciałam od początku. Kasiu, co tutaj się zadziało? Została mi bardzo trudna część, bo klejenie cyrkonii. Ten makijaż musi być jak najbardziej trójwymiarowy, dlatego dużo elementów jest świecących, jest dużo cieniowania itd. Okej, ta praca wygląda ładnie u Kasi, o ile się nie mylę, tak? Wiem, że to do niej będzie ten zarzut o plagiat. Też troszeczkę podejrzewam, że wiem, od kogo jest ta praca. The Wigs and Makeup Manager. Nie pamiętam dokładnie, jak się ona nazywa, ale ona jest znana właśnie z robienia takich czaszek na Instagramie. Zobaczymy, czy chodziło o ten makijaż. Ja też poszukam na Instagramie jej pracy, żeby sprawdzić, czy faktycznie o tą osobę chodzi. Ogólnie jak patrzę po większości osób, które pokazali, jest kilka osób, którym się podoba, jak im idzie. Jest kilka osób, przy których idzie moim zdaniem troszeczkę gorzej i praca Marcina jak na razie dla mnie jest totalnie niezrozumiała, ale czekam oczywiście, jak skończą i zobaczymy, co im wyjdzie pod koniec. Na razie jestem dobrej myśli cały czas.
Halo, halo. Ja chcę zobaczyć, że wy się ruszacie, trochę więcej. Pospieszcie się, bo widzę, że szczegóły jeszcze nie są do końca dopracowane. Pamiętajcie też o tym, że makijaż to nie wszystko. Trzeba wszystko dokładnie też zafiksować później, bo ten makijaż musi przetrwać trochę czasu. Zobacz, jeszcze na szyi są niedoróbki, to będzie widać. Kochana, czy będziesz jeszcze walczyła tutaj z dopracowaniem tych rybek, bo one jeszcze są takie... One są z tyłu. 3, 2, 1... Pędzle na stanowiska! Stop, 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 pędzle na stanowiska! Już nic nie dorabiamy! Dobra, no i teraz makijaże. Zobaczymy, jak im poszło. Okej, mamy pierwszy look. Wydaje mi się, że wygląda całkiem nieźle. Twarzy nie oceniamy, bo przy twarzy rozumiem, że miał być taki delikatny glow, makijaż bardzo neutralny, no bo nieważne, co się dzieje na twarzy, oceniamy to, co się dzieje na ciele. Całkiem spoko wygląda ta woda, całkiem spoko wygląda to, jak ta woda napływa tak jakby tutaj na policzek. To jest taki fajny zabieg, moim zdaniem, wblendowania całego makijażu w resztę skóry. I można nawet powiedzieć, że jakby reszta twarzy jest taką plażą, nie? Te pianka ta na samej wodzie na twarzy mogłaby wyglądać troszeczkę bardziej realistycznie, ale bez problemu, nie czepiamy się. Te ryby też wygląda całkiem fajnie. To bardzo wygląda tak malarsko. Te rybki w tle też mi nie przeszkadza, tak jak Ada mówiła, że mogły być bardziej dopracowane. To te rybki w tle też mi nie przeszkadzają, bo jakby one są tak w tle troszeczkę dalej, tak ja to widzę. A więc woda troszeczkę rozmywa też ich wyrazistość. Myślę, że praca nie jest zła, w sensie nie jest absolutnie zła. Zobaczymy, czy będzie, jak się będzie ona porównywała z pozostałymi pracami, ale myślę, że jest całkiem niezła. Mniej więcej widzimy, co namalowałaś, ale powiedz nam dlaczego. To jest wargacz garbu głowy. Wizualnie uważam, że jesteśmy troszeczkę zbliżone, plus charakterologicznie też. Ta rybka żywi się toksycznymi zwierzątkami. Ja takich ludzi też zjadam. Rzeczywiście robią mi te usta. No serio? Wyglądają tak samo. Bardzo mi się to spodobało, ewidentnie. Pomijając oczywiście technikę, którą tutaj oddam zaraz. Mi się bardzo ta ryba podoba. Jest bardzo precyzyjna, na żywo, bo smatowiła się. Nie ma tego, wiesz, błysku. Mogłaś go dodać jeszcze cieniami po prostu, nakładając kolejną fakturę. Faktycznie, można byłoby na przykład troszeczkę jakimś błyszczącym pigmentem czy cieniem dopracować niektóre łuski, nie mogę dzisiaj mówić dobrze, dopracować niektóre łuski, faktycznie mogłoby to dodać takiej ciekawej faktury, aczkolwiek tak czy siak myślę, że praca jest przyjemna. Ja zrezygnąłbym w ogóle z tego, co miało być falami, a ostatecznie wygląda jak kalafior. To jest całkowicie do usunięcia ten element, lepiej by było, gdybyś po prostu nic nie dodał. A ja osobiście uważam, że to jest całkiem fajne. Można byłoby to lepiej dopracować. Może bym poszedł w ten kierunek, aczkolwiek mi się ten element na twarzy podoba, bo też nikt nie zarzuci wtedy jej, że jest tylko ciało, a co z twarzą, wiecie, o co mi chodzi. Także ja osobiście jestem za tym, że to powinno było tam być i jest dobre. Mam na twarz. Mogłam faktycznie może z nich zrezygnować, ale może wtedy by było za mało. Ja jestem zadowolona z tego, jak to finalnie wygląda, bo coś się dzieje. Okej, teraz praca Marcina. Okej, już teraz widzę, co to jest. To jest kameleon, taki siedzący na jednym oku. Aczkolwiek o wiele trudniej się odczytuje tą pracę niż poprzednią. Wiadomo, fajnie, jak to nie jest takie to, co Marcin chciał zrobić, czyli że nie iść w taką banalność i taką czytelność jak z obrazka w książce, tylko coś bardziej artystycznego, więc to jestem w stanie tutaj zrozumieć, aczkolwiek mógłby być troszkę minimalnie bardziej czytelny i troszkę minimalnie bardziej czysto wykonany, jeżeli chodzi o samo ciało, bo mam wrażenie, że zadbane jest o wiele bardziej twarz niż ciało, plus brakuje mi takiej czystości właśnie, no nie wiem. Dobra, zobaczymy, co powiedzą jurorzy. Marcin, to ja. Co to przedstawia? Co to jest? O co chodzi? Co to ma być? To jest kameleon. Mhm. Jest... Okej, wiedziałem, że to kameleon. Tak. Gdzie jest kameleon? Tutaj sobie jest kamera. A co to są te plamy na drugiej stronie twarzy? Co mają przedstawiać? Ameba i pantofelek. Jakby excuse me, ale tematem było zagrożone gatunki, więc chciałem też trochę podziałać emocjami, dlatego ta druga strona też trochę mocniej odciąga uwagę od kameleona, bo kameleon jakby ma zdolności do tego, żeby się kamuflować, więc on jest trochę słabszy, ta druga strona jest trochę intensywniejsza, jest ta łezka, ale trochę są to też jakby takie
a propos klimatu i tego, że dążymy w złą stronę ze wszystkim, no i też jakby przez to te gatunki są zagrożone, prawda? O Jezus Maria, żeś zrobił teorię do czegoś tak złego, że to... To tłumaczenie jest... Ciężko mi tego słuchać było. Wow. Na samym początku przyszedłeś tutaj z dużą dozą pewności siebie, a no patrząc na to, no nie do końca wiem, czy jesteś w stanie obronić tą pracę. Gdyby nie to, że po prostu jakby te kolory już mi się zaczęły na tych brudnych pędzlach mieszać i to wszystko po prostu zaczęło być takie trochę nijaki, zwłaszcza tutaj na tej dolnej części. Dodatkowo bardzo mi zależało na tym, żeby na zdjęciu to wszystko wyglądało bardzo świetliście, więc chciałem to jak najmniej utrwalić, żeby ta farba tłusta mogła naprawdę mocno odbijać światło. No i teraz myślę, że zatrzymaj się tutaj, Karolina. Tak, właśnie to był błąd. Rozumiem, co chciałeś osiągnąć, natomiast takie coś nie wygląda dobrze na zdjęciu. To powoduje, że wszystkie niedoskonałości są widoczne i właśnie te kolory się rozmywają. Gdybyś to utrwalił i na to nałożyć efekt dopiero albo drugą warstwę farby, rozumiesz, wtedy rozumiem. Będzie twój efekt błysku, ale nie będzie się to rozjeżdżać. Posłuchaj, jak ktoś ci chce pomóc. Bo to mi się wydaje, że trochę na takim swoim ego popłynąłeś tutaj, nie słuchając trochę Karolina, ale może warto było czasami rozumiem. Dać sobie pomóc. Dobra, super, dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia na wynikach. Do jasnej cholery, ile możemy jakby oglądać make-upy z Instagrama? Jakby ja mam już tego dosyć. Wow, to było tak intensywne. I'm shook. Autentycznie. Zacznijmy od tego, że... Jestem w szoku postawy Marcina, bo jakby rady, zwłaszcza jeżeli tam coś wycięli od Karoliny, ja nie wiem, jak oni to montują, ale myślę, że to, co Karolina na początku mówiła z tym zmatowieniem i tak dalej, jak najbardziej jest korzystniejsze przy makijażach body painting. Jakby ja też jestem fanem rozświetlonej skóry, ja też, tak podobnie jak Marcin, bo oboje pracowaliśmy na różnych sesjach, lubimy ten taki modowy makijaż, taki fashion, glossy skin, coś bardzo rozświetlonego, coś bardzo takiego, no wiecie, współczesnego, przez to i inaczej. Zauważyłem też, że Marcin nie chce się do końca poddać temu, że niektóre rodzaje makijażu rządzą się swoimi prawami, gdzie stawia na to rozświetlenie praktycznie wszędzie, gdzie tylko się da, a tak jak było na przykład w wypadku tym, warto byłoby zmatowić ten makijaż jednak troszeczkę mocniej, z racji na to, co mówiła Karolina, no i też widać, że to nie pracują te farbki tak dobrze, kiedy nie są utrwalone. I Marcin miał styczność wcześniej z tego typu kosmetykiem, także jestem trochę zdziwiony, że tak do tego podszedł. Dodatkowo też... Dobra, czepiam się strasznie jego w tym momencie, ale to też miałem zupełnie... Jak oglądaliście może pierwszy odcinek, to widzieliście, że ja byłem przekonany, że on będzie zjadać wszystkich po kolei i że on idzie po zwycięstwo tak naprawdę. Natomiast też druga rzecz, no... Nie robię tego, bo mam coś do niego, ale po prostu zauważyłem, że też nie do końca Marcin czasami pracuje z własną skórą, jak robił makijaże na sobie, chociażby ten punkowy, i zostawił taki mega ultra glow przy fakturze skóry, która nie jest do końca równa, i myślę, że przy takich fakturach skóry też warto postawić jednak na minimalnie większy mat, z racji na to, że ona po prostu będzie wyglądała delikatnie lepiej, zwłaszcza na nagraniach, zwłaszcza w oku aparatu. Tak więc jestem w szoku. Jestem w szoku całego jakby tego, co przed chwilą zobaczyłem. Zostawia to we mnie takie niesmaczne uczucie w ustach. Wiecie, o co mi chodzi? Jakby spodziewałem się nie tego. Zwłaszcza po tej wypowiedzi na koniec, gdzie ja wiem, rozumiem Marcina. Ja też nie lubię do końca tych makijaży instagramowych, tych, które są przememłane wszędzie i tak dalej. Ale to nie był makijaż instagramowy, to nie był ten temat. Nie wiem, z czego on tak bardzo chciał się tutaj wyłamywać. Aczkolwiek może znowu jestem za bardzo cięty, ale powiem wam, że w tym momencie jestem nie tyle co rozczarowany, nawet po prostu taki smutny, że nie idzie mu lepiej. Okej, jedźmy dalej. Okej, mamy pandę. Mamy pandę. Panda wygląda całkiem nieźle. Całkiem tak realistycznie. Trawa też jest w porządku. Te liście po bokach, na rękach też mi się podobają. Chciałbym może, żebyśmy zrobili też bazę na całym ciele, czyli że na przykład albo
czarne tło, albo te chmurki chociażby, żeby były, albo jakiś taki, wiecie, machnąć całe ciało od razu na zielono, część namalować, że to jest trawa, część namalować, że to są takie drzewka, albo ten taki, wiecie, jak jest ten las taki tropikalny, że wszystko jest praktycznie zasłonięte liśćmi. Myślę, że to nie zajęłoby jakoś dużo czasu, a fajnie by wyglądało, bo wyglądałoby bardziej kompletnie. Trochę mi brakuje reszty makijażu na ciele, aczkolwiek panda wyszła całkiem w porządku, moim zdaniem. Myślę, że widzimy, jakie zwierzę wybrałaś. Ja nie jestem fanką dziecięcych rysunków. Szczerze, dla mnie to wygląda jak z festiwalu dla pięciolatków. No i co z tego? To wygląda całkiem spoko. No i może się ma spodobać bardziej dzieciom. Jaka różnica? Nie jest źle. Dlaczego ciągle ten argument? Szanuję to, że zmierzyłaś się z materiałem. To jest rzeczywiście odwaga z twojej strony, że mimo wszystko tak, fajnie, że poszło na materiał. Ten teren, który ewidentnie dla wszystkich był bardziej komfortowy. Ja ogólnie nie zgodzę się do końca z Martyną, znaczy nie uważam, że to, że... Słucham? To co słyszysz? Zrobić wam miejsce tutaj? Proszę? Nie zgadzam się do końca, nie uważam, że to jest infantylne. Tam widać cieniowanie, widać, że wiedziałaś co robisz. Więc absolutnie nie jest to infantylne. No ale ta zieleń, to tło, mogłabyś nad tym bardziej popracować. Jak, jeżeli muszę się czegoś przyczepić, a chcę, ja bym przede wszystkim zaczęła od samego tła. Rozplanowanie dokładnie, tak. A dopiero później rysunek. Skupiłaś się na samej pandzie, a później właśnie nie wiedziałaś, co zrobić wokół, żeby to było dobrze zrobione. Ale ja widziałam po ich uśmiechach, że im się to podoba. Nie, Martyna powiedziała, że jest infantylne. Ale Martyna zawsze mi tak mówiła. No tak. Nie wiem, czego oni oczekiwali. Ona wszystkim mówi, że to jest infantylne. Sorry, ale jakby nie, mi się podoba. Mi też. Mi też się podoba. Zmieniłbym podejście. Wiecie, jakiego ja jestem zdania na temat aragońskiego wypowiadania się na temat opinii jurorów. Za bardzo za tym nie przepadam. Ale oczywiście można się nie zgodzić. Natomiast mi się ta praca podoba. Zgadzam się totalnie z Karoliną i też powiedziałem to mniej więcej na początku. Najpierw zrobić tło, później zrobić tą pandę, aczkolwiek praca nie jest wcale najgorsza. Ta sowa i to wszystko? Myślę, że komentarz jest zbędny. Kaja, kochanie, ja wiem, że ty oglądasz te filmiki. Ja cię bardzo przepraszam, że ja jestem taki, jaki jestem. Moje serce idzie do ciebie. Dlatego też nie skomentuję tego makijażu. Kaju, no powiedz nam, co tutaj nawywijałaś tymi pindzlami. Narysowałam słóweczkę. Ewidentnie. Czy to jest karykatura sowy? No jakby to są, ja nie mam zdolności super malarskich, a jeśli chodzi o farbki, więc narysowałam to najlepiej jak mogę. Nawet jeśli nie poszło mi najlepiej, to się cieszę, bo przyszłam tu, żeby po prostu się rozwijać, a nie robić to, co już fajnie. No widać, że nie wyszło, bo proporcje sowy są dosyć zaburzone. Głowa jest wielka, tułów mały, wszystko jest bardzo rozmyte. No szczerze, to wygląda, lekko mówiąc, obrzydliwie. O nie, ale mocne słowo, ale ogólnie nie wiem, czy wycinali wcześniej więcej Michała, czy w tym odcinku po prostu był bardziej cięty, ale dzisiaj jest no mocniejszy w tych swoich opiniach niż zazwyczaj, tak przynajmniej się wydaje. Nie przeszkadza mi to, bo czuję, że z jego strony to wychodzi z większego punktu wiedzy niż na przykład jakby wychodziło od tej Martyny, tak? Tak się nazywa ta pani z Nyxa. Także z jego opinią przeważnie jestem w stanie o wiele bardziej się zgodzić, ale no jest dzisiaj ostrzej. Podoba mi się, jest słodka bardzo ta słówka, prawda? Jak ja się cieszę, że usunęłaś watę. Bardzo się całe cieszę, że zrobiłaś. Całe poświęcenie Huberta prawie chciałaś zaprzepaścić. Było golił klatę, a ty mu... Tak, przykryłaś watę. Okej, okay, i teraz mamy tego takiego śnieżnego lamparta, czy geparta, jakkolwiek się nazywa to zwierzę. Widziałem tę pracę właśnie w tych zapowiedziach, byłem na nią bardzo podekscytowany, długo na nią czekałem. Na zbliżeniach wygląda trochę gorzej niż mi się wydaje, że będzie wyglądała za chwilę na oddaleniu. Aczkolwiek podoba mi się to, że zamiast narysowania jakiegoś konkretnego zwierzęcia gdzieś na ciele, zmieniliśmy w to zwierzę naszego modela. Ja robiłem tego typu makijaż już wcześniej u siebie na Instagramie, także ja Wam pokażę, co prawda to był inny lampart, ale właśnie też lampart,
Troszeczkę inaczej wykonuje się ten makijaż nosa, ten makijaż ust, żeby on był realistyczniejszy, jeżeli chodzi o to, jak Lampard faktycznie wygląda, aczkolwiek, pomijam to, makijaż jest bardzo fajny, koncepcyjny, nie do końca symetryczny, aczkolwiek na zwierzętach naturalnie te plamki, te wzorki nigdy nie występują symetrycznie, bo to jest natura, natura nie jest symetryczna, także jestem w stanie to zrozumieć i obronić. Całkiem przyjemna jest ta praca, całkiem przyjemna, lepiej się chyba będzie prezentowała w tle. Nie wiem, czy to jest wygrana praca, sądziłem, że to będzie wygrana praca po tych zapowiedziach, które widziałem wcześniej. Nie wiem teraz, czy to będzie praca, która będzie moim zdaniem wygrana, aczkolwiek jest przyjemna, zobaczymy, jak się będzie wyróżniała na tle pozostałych. Zresztą wiecie, że miałam włosy kiedyś w panterkę, więc jakby bardzo lubię ten motyw i tak jakoś wpadłam, a że nie mam do czynienia na co dzień z body paintingiem, to był mój pierwszy raz, no to tak... Bardzo fajnie, jak na pierwszy raz. Ja tutaj mam pytanie odnośnie tego efektu, który chyba chciałaś osiągnąć, ale nie wydaje mi się, że jest on dobry, że to wyszło. Czyli w sensie te ogłosienie takie jakby... Trójwymiarowe, zmycie. Wiesz, gdybyś użyła na przykład cienia do tego w innym odcieniu, byłoby czyściej. Ogólnie wydaje mi się, że nawet by mogło to przejść na dekolcie, ale przez to, że na twarzy masz elementy bardzo mocno graficzne, bez żadnego rozmycia, to na dekolcie już to wygląda brudno. No i też nie będę oszukiwała, że mi się opatrzyło jakby robienie tego jego ciebie. Go paintingu już w sieci, więc uważam, że to też było subtelnie zbyt proste podejście. No nie jestem zachwycony, ogólnie oczekiwam od ciebie czegoś więcej, bo to, co nam pokazywałaś w poprzednich odcinkach, no zdecydowanie bardziej nas urzekało. Mamy ustawioną poprzeczkę. No tak, chciałam bardzo zgłosić zrobić jakieś gówno, żeby trochę wam rozwajcić czas. No tak, to jest wysokie ryzyko, które podejmujesz, bo już drugi raz. Nie, no 25 tysięcy zgarnę spokojnie, ale jeszcze mam dużo rzeczy do zrobienia. No, w takim nastawieniu... Uważałabym. Ja też bym uważał. Chyba trochę. Aj tam, ta akurat pewność siebie była zabawna, ona mi się podobała, więc ja bym to odebrał na miejscu jurorów bardziej jako żart i bym się zaśmiał. Poluźniłam swoją dupę i trzeba ją z powrotem spiąć. No okej, jest to odtwórcze takie, że to jest makijaż, który było widać nieraz już na Instagramie, ale jaka różnica, skoro już w programie było tyle makijażu, które wcześniej też się powtarzały. Nie rozumiem tego argumentu, że ten makijaż nie jest oryginalny. Plus, moim zdaniem na tle innych wyróżnia się troszeczkę, bo nie rysowaliśmy zwierzęcia na ciele, tylko zmienialiśmy modelkę w to zwierzę. Makijaż nie jest technicznie doskonały, ale myślę, że tak tematycznie był dobry. Czy tylko ja mam takie zdanie? Napiszcie mi w komentarzach. Dobra, idziemy do następnego makijażu. Okej, ten makijaż mega koncepcyjny, bardzo, bardzo fajny, ale tutaj jest ta rzecz, której ja się obawiam. Ogólnie technicznie też mogłoby być ciutek lepiej, ale z drugiej strony może to są kosmetyki NYXa, bo one też nie są doskonałe. Aczkolwiek jestem ciekaw właśnie też argumentacji przy tym makijażu, bo jeżeli powiedzą, że to jest plagiat, ja postaram się też znaleźć ten makijaż, jeżeli mi się uda, zobaczyć na ile on jest identyczny do tego oryginalnego, bo jestem znowu ciekaw. Już mieliśmy wiele makijaży, na przykład ten w poprzednim odcinku malowany pędzlem też był, który był, w sensie jest makijażem, którego było bardzo dużo na Instagramie. Makijaż z pierwszego odcinka z motylkami, ze skrzydełkami motyla na oczach również jest bardzo twórczy, było go bardzo dużo na Instagramie. I te makijaże nie są w większości totalnie od zera pomysłem uczestników w wielu wypadkach. Także jestem ciekaw, dlaczego ten poprzedni dostał taki argument i najprawdopodobniej ten również tutaj dostanie. Zobaczmy. Na początku chcemy posłuchać od ciebie, jakbyś mogła opowiedzieć o tym, co stworzyłaś, dlaczego. Wybrałam ośmiornicę. Jest to gatunek, który nazywa się Kasper. Ta ośmiorniczka żyje na głębokości bodajże 4000 metrów pod wodą. Tutaj mamy ocean, czyli jakby miejsce, w którym mieszka ośmiornica. Tutaj macki pokazują po prostu te ośmiorniczki. I tutaj element czaszki, która symbolizuje śmierć jako no, zagrożone wyginięcie po prostu. No powiem ci, że bardzo kreatywnie. No jestem zaskoczony naprawdę. Jedyne co w sumie mi przeszkadza to, że twój model ma koszulę i jakby pala się urywa w pewnym momencie i... No i cały czas... Mamy jedną rzecz, którą dziś dyskutować. Wrzucam wam to na ekran. Okej, tak. To jest The Wigs and Makeup Manager. Tak myślałem, że się nawet nazywa. Okej.
Nawet nie musiałem tego szukać. Bardzo podobna praca. Właściwie jeden do jednego. Jest tylko i wyłącznie inaczej zrobione oko, które nie ma większego znaczenia, troszeczkę inaczej ułożone macki. Jednakowoż jest to dość mocna kopia. No, inspirowałam się tym. To jest inspiracja? Tak, to jest inspiracja. A to nie plagiat? Nie uważam, że jest to plagiat. Nie, praca to jest w tym wypadku absolutnie plagiatem. Na Instagramie ogólnie to jest taka dość popularna technika, czy nie technika, ale odtwarzanie cudzych prac. I to jest jak najbardziej ok, pod warunkiem, że się to osobę oznacza, mówi się skąd się wzięło inspiracje lub czyją pracę się odtwarza, bo też umiejętność odtworzenia konkretnego makijażu jest też sztuką. Wiecie, tak jak kopiowanie obrazów jeden do jednego jest sztuką, po prostu. I to czasami wymaga nawet większych umiejętności niż zrobienie czegoś od zera, bo odtworzenie czyichś technik, żeby to wyglądało, rozumiecie, o co mi chodzi. Więc na Instagramie to jak najbardziej może jeszcze przejść, pod warunkiem, że jesteśmy etyczni i oznaczamy. I ja sam bardzo często tak pracowałem, także nie jestem absolutnie zły na odtwarzanie cudzych prac. Jednakowoż w konkursie tego typu, gdzie no jednak nie będziemy mówić, że odtworzyliśmy czyjąś pracę, więc po cichu mamy tutaj nadzieję, że to przejdzie nam płazem, już wygląda o wiele gorzej. Także no muszę się tutaj jednak zgodzić z tym, że to jest za bardzo zbliżone. Wszystko się powtarza. Jedna strona widać fale, z drugiej są matki ośmiornicy. Jakby wszystko jest to samo. Też jest, białe rzęsy, struktura szczęki. Wszystko. Wszystko jest tutaj bardzo powtarzalne. Jakby nie widzę ciebie w tej pracy kompletnie, więc dla mnie to jest plagiat. Okay. Ja też jestem tego zdania, że technicznie jest super i byłam całym sercem za tobą, więc jestem rozczarowana, bo to jest plagiat, to nie jest inspiracja. Wow, jestem w szoku, że mamy taki intensywny odcinek, w którym ja aż się stresuję. Wow. Dobrze, oceńmy nasze prace. Jeżeli chodzi o topki, bo myślę, że przejdziemy do tego, tak wiecie, hop i po sprawie. Moje topki. Podobała mi się ta ryba na ciele. Uważam, że to zostało wykonane bardzo fajnie. Dość czysto, dość tak powiedzmy malarsko. Jestem za tą pracą. Jestem również za pracą Elizy. Uważam, że ona jest naprawdę bardzo przyjemna. Podoba mi się to, że została zmieniona modelka w zwierzę, a nie to zwierzę namalowane na niej. Także mi się ta praca podoba. No i kolejna praca, no już z następnymi pracami jest troszeczkę problem, żeby wybrać taką, która mi się podoba, bo pozostałe już do mnie jakoś mocno nie przemawiają. I właściwie jest ich tylko 6, więc mamy top 3 i top 3 na dole. W sensie bottom 3, bez żadnych uczestników, których nie omawiamy. Więc dobrze, myślę, że ostatecznie walczę między Kasią, która zrobiła pracę, wiecie, ten plagiat, no bo on jest jednak ładny, ale z drugiej strony powinno iść do bottom pod kątem tego, że no nie jest to jej praca. Aczkolwiek myślę, że tak będą oceniać jurorzy, także ja ją wstawię do topki po prostu z racji na to, że technicznie i koncepcyjnie ta praca do mnie przemawia. Natomiast w bottom są pozostałe osoby. Praca Marcina moim zdaniem jest, ja jestem rozczarowany zarówno pracą, jak i podejściem. Praca Kai, no kochanie, no przepraszam, ale nie jest to najlepsza praca. Jedyne kogo mi najtrudniej tutaj wstawić w ten bottom, to jest praca Oli z tą pandą, dlatego że ta panda wcale nie jest zła. Tam jest kilka takich niedociągnięć. Aczkolwiek nie jest zła, więc ja bym nawet tą pracę nie powiedział, że ona jest w bottom, tylko powiedziałbym, że ona jest w tym bottom po prostu dlatego, że zabrakło nam uczestników na bottom, bo pozostałe osoby dałem wyżej. Ewentualnie właśnie Kasię z Olą możemy wymienić z racji na to, że Kasia zrobiła plagiat, no to wtedy ona byłaby automatycznie w bottomie, no to wtedy Ola idzie dla mnie do topu, bo pozostałe prace nie zasługują na to, żeby być w topce. Także tak to wygląda u mnie, a teraz czekamy na decyzję jurorów. Boże, w następnym odcinku już tylko 4 osoby. Czyli, że zostało chyba 2 odcinki tylko. No nie. Szkoda. Moi drodzy, dzisiaj trochę inaczej. Na początku zaczniemy od tego, że porozmawiamy o pracy Kasi. Mhm. Bardzo długo dyskutowaliśmy, jakby co z tym fantem zrobić. Podjęliśmy wspólnie bardzo jednoznaczną decyzję. Kasia, będziesz musiała opuścić teren Akademii. Chciałabym cię poprosić, żebyś w tym momencie spakowała wszystkie swoje rzeczy i opuściła studio. Dobrze. Dziękuję. Okay. Wow, aż tak? Ja nie czuję się winna, że po prostu zaczerpnęłam inspiracji od danego artysty.
powiedzenia wam rzeczy. Kochane, dobrze powiedziała. W sensie, brakuje mi w ogóle takich pożegnań uczestników, jak odpadają, także podoba mi się, że była miła i życzyła wszystkim powodzenia. Nie uważam, że ten program jest na tyle poważny, żeby aż odsyłać do domu za coś takiego. Uważam, że powinna mieć dokładnie takie samo traktowanie. Już odpadła za karę, więc mogła zostać i siedzieć wśród innych. A najlepszą pracę wykonała Wiktoria. Tak myślałem, że wygra. Ogólnie w sumie to się zgadzam z tym tematem, bo może i tak koncepcyjnie najbardziej mi się podobała praca tego Lamparta, ale z drugiej strony tak technicznie myślę, że tutaj było najlepiej. Także ja wiedziałem, że jurorzy wybiorą tą pracę i sam też absolutnie nie jestem w tym odcinku na to zły. Myślę, że zasłużona wygrana. Niestety, ale muszę na środek zaprosić dwie osoby, które wykonały najsłabszy dzisiaj makijaż. Kaja. I jest to Marcin. Marcin, twoja abstrakcja była zbyt przekombinowana. Kaja, twoja sowa odleciała. Ale postanowiła wrócić. Kaja, jesteś dziś bezpieczna. Marcin, zapraszam do stanowiska, spakuj swoje rzeczy. O, wow. Nie zostało ani jednego chłopaka. Jestem paskudnie. Jestem paskudnie. Idę pić. Nareszcie nie jestem druga, mega cieszę się z wygranej. Zaraz, dlaczego on sobie też poszedł? Czy od tego odcinka, jako że już została wykorzystana loża szyderców, to oni już sobie idą? Już nie są potrzebni? Bo zawsze zostawali. Ale jestem równocześnie bardzo... Jestem w szoku, że Marcin odpadł. Jak się zachować, jak podchodzę... Zasłużenie. Po sytuacji, która spotkała Kaśkę. Ale w szoku. W następnym odcinku. Weź gąbkę z miski, widzisz? Czujesz? Tak, weź połóż rękę na blacie. Ale ona jest taka zestresowana. Bierz gąbkę i oklepuj mu... Wow. Okej, to jest koniec odcinka. Za chwilkę zobaczymy sobie jeszcze podsumowanie, w sensie zapowiedź następnego, ale... Okej, widzę, że następny odcinek raczej nam niczego ciekawego nie zaoferuje, bo chyba to zostanie w jakiejś sferze challenge'y. I wygląda, jakby im skończyły się pomysły na dobre odcinki. Dość szybko, bo to dopiero będzie szósty, ale nieważne. Nie będę tego oceniać pod kątem magików makijażu, u których od trzech sezonów mamy ciekawe tematy, ale never mind. A kochani, tak się prezentuje odcinek piąty. Ja cały czas mam zimne ręce od potu, chyba że to po prostu tutaj jest tak zimno w tym pokoju, ale odcinek jest mega intensywny. Powiem wam, że chyba też najmniej przyjemny dla mnie ze wszystkich w oglądaniu, w sensie trzymał mnie jakby na brzegu siedzenia, ale też z drugiej strony jestem taki... Mam nadzieję, że następny będzie taki lżejszy, przyjemniejszy, aczkolwiek mam nadzieję, że tak czy siak wam przynajmniej się miło go oglądało razem ze mną. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, bo już się z wami oczywiście żegnam. I tak, no mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w następnym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję wam za obecność, no i do zobaczenia.